Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Tieru, epoka kolonialna, czyli przemy dalej z epokami. Jedna z epok, która pokaże Wam przyjemność w grze, w której powinniście się już zatrzymać. Jeżeli nie macie jeszcze bardzo rozbudowanych pereł architektury, Mowa o nie tylko perłach do ataku typu Castel del Monte, Katedrach Gwizgańska i Zeus na poziomach co najmniej dziesiątych, ale również perłach takich jak Arka, Chateau Frontenac i co najważniejsze Alcatraz, bo coraz więcej elementów walki dochodzi. Czy to wcześniejsze jeszcze. E, wcześniejsza wyprawa gildyjna, czy coraz e, bardziej wymagana w gildiach, i e, indywidualnie wymagana ze względu na bardzo fajne nagrody, e, pola chwały, tak? W GPC. Mówię o, o ostatnich epokach, ze względu takiego, że Przemysłowa już może nie wybaczać błędów, jakimi są np. mały procent do bonusu militarnego, czyli do ataku oraz mały, mała ilość nawet surowców, punktów rozwoju, ponieważ tam badania są droższe i jest ich więcej. No i cały czas mówimy o tym ataku. W epoce kolonialnej mamy naprawdę bardzo przyjemne wojsko, którym możemy fajnie walczyć i w wyprawie gildyjnej czy na Polach chwały. Poradnik zawdzięczam Arwerowi, Arwer oraz Tomasowi Emberg z serwera G, Arwer, przepraszam, nie wiem na jakim serwerze grasz. Eee, w epoce kolonialnej byłem dawno temu, dlatego musiałem zasięgnąć graczy, którzy siedzą od miesięcy czy nawet już od ponad roku w tej epoce. Eee, Arwer, Arwer Wam proponuje. Jeżeli jesteście znudzeni wczesnym średniowieczem i innymi średniowieczami, które są po samym wczesnym, to jak najbardziej zapraszamy do epoki kolonialnej. Ponieważ, tak jak mówiłem, jest to bardzo przyjemna epoka w wojsko i to jest epoka, która, w której możecie właśnie zacząć rozwój wszystkich swoich pereł, epoka, w której już będziecie mieli sporo odblokowanego terenu za nawet same badania. Jeżeli chodzi o taktykę walki, mam tutaj podane dwa sposoby, verá? I Tomasa. I pierwszym sposobem, Arwera, e, powiem jeszcze, ile on ma procentu do ataku. Ma 186% do ataku i mówi, że spokojnie robi 4 etapy wypraw, czyli 64 e, bitwy udaje mu się e, przejść. Jak na taki procent jest to naprawdę e, niezła wiadomość, ponieważ Tomas ma 260%, więc mamy tutaj rozstrzał, e, bardzo duży rozstrzał. Arwera uniwersalnym wojskiem jest Jeden dragon. Jest jeden dragon, jeden muszkieter i sześć łotrów. Takim wojskiem praktycznie przechodzi wszystkie trzy etapy wyprawy gildyjnej. No i oczywiście to wojsko musicie posiadać w dużych ilościach, bo to nie jest tak, że. Kilka tych sztuk jednostek będzie przechodziło całe, czwarty, czy całe cztery etapy wyprawy. Nie o to chodzi, bo powinniście posiadać e, Alcatraz i nie Alcatraz na poziomie pierwszym, ale Alcatraz na już co najmniej w tej epoce poziomie 10, a nawet trzynastym, aby mieć już zabezpieczenie w postaci zapasowych jednostek, łotrów, właśnie muszkieterów, e, dragonów, bo e, nawet nie same łotry, ale również te jednostki, chociaż na, na tych wyprawach, na tych GPC jednak te jednostki nieraz będą wpadać w ilościach pięciu sztuk, typu za walkę, typu za srebrny relikt albo po prostu no, no za walkę nawet na tym GPC też. Nie, my, nie możemy też zapomnieć o działach polowych, które również się przyda. E, działa polowe. Nie dacie rady na poziomie 10 Alcatraz produkować wszystkiego w dużej ilości. Albo to, albo to. E, na działa już nie starczy na przykład na dany poziom Alcatraz, mały poziom Alcatraz, więc te działa będziecie często otrzymywać z wyprawy gildyjnej. I je po prostu oszczędzać na walki, których nie będzie tak wiele. Bo jest to jednostka zapasowa, która też się przyda, ale nie tak często jak e, dragoni i muszkieterowie. Wiemy teraz do Tomasa Emberg. 1706. Tomasz ma 260% do ataku, również jest od dłuższego czasu w epoce kolonialnej, czego nie żałuje, sądzi, że jest to bardzo przyjemna epoka. I teraz yy, będzie na ekranie kilka przykładów walki, które bardzo wam się przydadzą, ale zanim jeszcze to nastąpi, Tomas walczy głównie grenadierami. Grenadierzy mieszani z łotrami, czyli na przykład jeden grenadier, siedmiu łotrów, e, aby dobrze walka wychodziła. Zawsze wchodzimy w tą walkę ręcznie, nie robimy jeszcze szybkiej walki, wchodzimy re, ręcznie w walkę, zatrzymujemy się pierwszą turą grenadierem i naciskamy, szybka walka, pomijamy wyniki. Żeby ta jednostka za szybko nie poleciała do przodu, bo potem po prostu łotry same zostaną i nie będą miały się w kogo zamienić. E, jeżeli macie już nadmiar tych wojsk, to bez problemu możecie wysyłać dwóch. Może nawet 3 granadierów, reszta łotry i szybka walka. Jeżeli chcecie szybko grać, ja tak robię, bo, bo już jestem po prostu leniwy w tej grze, więc lubię, żeby to była typowo szybka, automatyczna walka, a nie półautomatyczna. Ale pólna automatyczna zawsze daje Wam korzyści, bo macie mniejsze straty. Przeciwko grenadierom wysyłamy muszkieterów. Tylko nie wysyłajcie trzech muszkieterów, a jednak mieszajcie ich z łotrami. Czy, czy nawet jak łotrów nie ma, to szami, sami muszkieterowie poradzą sobie. Czyli no, potem widzicie, że sami grenadierzy no, nie wygrają wszystkiego. Gra w trzecich, czwartych etapach potrafi zaskoczyć i mając nawet wysoki procent do ataku, e, będziecie... poniesiecie po prostu klęskę. Jeżeli będziecie walczyć z czterema działami i czterema grenadierami, to musimy wysłać trzy działa i pięciu łotrów, ponieważ działa będą miały duży bonus przeciwko grenadierom jednostce ciężkiej, bo artyleria przeciwko jednostce, jednostce ciężkiej ma bonus do ataku, a działo walczy z działem, czyli równy z równym, ale to my zazwyczaj mamy większy procent do ataku. Tłumaczyłem to już w poprzednim odcinku i tak też jest analogicznie tutaj. Chwilę o obronie. Obrona miasta, dwa działa, czterech muszkieterów i dwóch dragonów, to zdaje egzamin. Pamiętajcie, że jeżeli będą was plądrować, to będą plądrować, nic na to nie zrobicie, nie stawiajcie żadnych pereł obronnych typu cerkiew, wasyla błogosławionego itd., dalej, bo to nie ma sensu, będziecie mieli tysiąc prezent dobrany i tak gościu was przejdzie, bo za was gra bot, gra nieumiejętnie, a wróg może się dostosować do waszych jednostek, to nic nie da. Unikajcie budynków, które dają procent do obrony. Defensywa się przydaje, ale w ataku. No i myślę, że to czas, tak, żeby w końcu jakąś perłę na 80 poziom postawić. Eee, powiem Wam na szybko: ja kiedyś miałem zbiory 120, nie wyobrażałem sobie zrobienia perły na 80 poziom, typu właśnie tej arki. Było to dla mnie nieosiągalne, ale co się okazało, to nic trudnego, bo ta arka została wykonana, zrobiona w dwa do trzech maksymalnie miesięcy, bo miałem trochę mniejsze zbiory. Da się. Pamiętajcie, bądźcie cierpliwi, bądźcie w tej epoce, zróbcie sobie na przykład tą arkę na poziom S80, przylądek Canaveral, Szatu Frontenak, właśnie szatu frontenak. szatu frontenak. jeżeli będziecie mieli na poziomie już na przykład 50, 40, 60 i będziecie przechodzić przez kolejne epoki, naprawdę spotkacie się z przyjemnymi zadaniami, które dadzą ogrom surki, nie mówiąc już o monetach zaopatrzeniu, ale diamenty na przykład nie 200 Jednostek diamentów, a tysiąc, ponad tysiąc, więc na tym zyskacie, i w kolejnych epokach przyjemnie kupicie sobie teren za diamenty bez wydawania, bez inwestowania własnych pieniędzy w grę. Myślę, że to tyle ode mnie. Dużo można się dowiedzieć również w poprzednich poradnikach epokowych, jak poprzednie epokowe poradniki powinny wyglądać, więc wzorować się też na nich, jakie tam powinny być perły i będziecie wiedzieć analogicznie, jak to jest w kolonialnej. Czyli tak samo, ale ciut lepiej. Myślę, że to tyle. Nieszczęsna postępowa w takim razie na nas czeka. Nieszczęsna, bo dzisiaj o niej już trochę powiedzieliśmy, że to jednak kolonialna jest epoką warta, wartą zatrzymania się. Myślę, że to tyle. Podziękowania dla Arwera Tomasa za materiały dla mnie na temat tych epok. Jeżeli film się podobał, podnieście łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia również w filmach na żywo, na żywo, które odbywają się na serwisie Twitch TV. Macie wszystkie linki w opisie. Trzymajcie się, mówił Jeru. Cześć.